Gościem ISB News TV podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach jest pan Wojciech Świątek, dyrektor do spraw zrównoważonego rozwoju na region Europy Środkowo-Wschodniej Schneider Electric. Dzień dobry. Panie dyrektorze, jak wygląda problem raportowania ESG w Polsce i w regionie? Dziękuję za to pytanie. No, kwestia raportowania ESG w naszym regionie i w Polsce jest dosyć nowym tematem, bo weszła dyrektywa, została przegłosowana CSRD w zeszłym roku. No i teraz kraje, w tym Polska, przygotowują się do jej wdrożenia. My też jesteśmy ciekawi, w jaki sposób firmy podchodzą do raportowania ESG i pod koniec maja będzie opublikowany raport. Zwróciliśmy się z tym pytaniem do firm i no muszę powiedzieć, że aż 50% firm nie jest w stanie, prawie 50% firm nie jest w stanie ustosunkować się do tego pytania. Nie ma zdania, nie ma opinii. Przypuszczam, że może też nie ma wiedzy jeszcze dokładnie, z czym to się wiąże. Aż 20% firm, bym powiedział, boi się tego. To znaczy, że widocznie firmy mają wiedzę, wiedzą, że trzeba raportować, wiedzą, że będzie to wymagało zebrania informacji z firmy, przekazania tej informacji. Natomiast też jesteśmy mile zaskoczeni, że około 30% firm zdaje sobie z tego sprawę, wie, jak to wykorzystać, no i widzi w tym konkretne korzyści. Także no reasumując, no jest jeszcze powiedzmy obszar, żeby na kwestia podwyższenia tej wiedzy, rozszerzenia wiedzy i aktualizacji danych na rynku. Czyli rozumiem, że chodzi o edukację. Czy tutaj mamy jakieś zapóźnienia? Firmy w cudzysłowie zlekceważyły ten problem. Czy zaskoczyła ich ta regulacja, która nakazuje raportowanie? W czym jest problem, że tylko 30% firm jest, jak pan mówi, przygotowany? Wydaje mi się, że to jest znaczy kilka przyczyn. Tak? Na pewno jest to w miarę nowa, świeża regulacja, o której co prawda no, mówi się na rynku, czy mówi się na rynku. Natomiast no, w tym momencie, jak już ta regulacja jest i kraje będą musiały wdrażać, dopiero firmy zapoznają się i wchodzą tak jakby w temat. No znowu wracając do raportu, który pojawi się w maju, 15% firm wcale nie ma wiedzy na ten temat. I to firm właśnie z małych i średnich przedsiębiorstw. I kiedy zapytaliśmy, gdzie firmy szukają wiedzy, okazuje się, że są to głównie strony internetowe, czyli dostępne źródła, w których no, pobierają, szukają. W lepszej sytuacji są, mi się wydaje, firmy średnie, przepraszam, firmy duże, które to prawda, też szukają w internecie, aż 64%, ale ponieważ są większe, mają może większe zasoby, też więcej informacji, większe zasoby ogólnie ludzkie, no, ta informacja do nich trafia. Natomiast ogólnie możemy powiedzieć, że no, wciąż w kwestii nauczenia się, co to jest ESG, na temat raportowania, no jest jeszcze dużo do zrobienia. Z tego samego badania firmy no spodziewają się, czy mają duże spodziewania co do agend rządowych, unijnych, różnych organizacji pozarządowych. To są miejsca, czy to są źródła, które powinny udostępnić tę wiedzę. Natomiast też nie będę ukrywał, że duże spodziewania są pod względem od firm dużych, takich jak Schneider Electric, no, że możemy się to po prostu wiedzą podzielić, że ta wiedza tutaj u nas jest. No właśnie, bo to jest moje kolejne pytanie. Czy są materiały, są miejsca, są źródła, skąd tą wiedzę można nabyć, czy tylko tak jak pan mówi, internet i takie szukanie po omacku? I powiązane z tym pytanie, czy pana zdaniem może się pojawić może jakiś kierunek na uczelniach właśnie? ESG, zarządzanie ESG, raportowanie. Czy może to nowy zawód się pojawi? Bardzo ciekawe pytanie, muszę panu powiedzieć. Jeżeli chodzi o dostępność informacji, rzeczywiście są szkolenia. W tym momencie wiele szkoleń pojawiło się. Wiele już jest dostępnych od roku, od dwóch, czyli no firmy
szkoleniowe przygotowują się do, przygotowały się, aby takie szkolenia no, miały miejsce. Oczywiście są informacje na rynku, no, w przypadku Schneider Electric można zajrzeć na naszą stronę, można ściągnąć raport, w którym pokazujemy, w jaki sposób takie raportowanie niefinansowe może się odbyć. No jest cała część wiedzy, czy informacji poświęconych ESG, co to jest ESG, co to jest raportowanie. Także no jeżeli są firmy chętne, no to ma taki kształt szkoleniowy. Można pobrać, można zobaczyć, można w jakiś sposób to, nie powiem skopiować, ale podobnie wdrożyć u siebie w firmie. Natomiast rzeczywiście na uczelniach otwierają się nowe kierunki pod nazwą zrównoważony rozwój, pod nazwą ESG. No i to jakaś przyszłość na pewno jest. Także też w jaki sposób widzimy swój udział czy wartość dodaną, żeby doświadczenie, które my mamy jako Schneider Electric, żebyśmy mogli się tym doświadczeniem dzielić. Także jak najbardziej jesteśmy nawet chętni do jakiejś współpracy. I na zakończenie chciałem zapytać, czy jak wygląda Polska na tle innych krajów, szczególnie tych bardziej rozwiniętych, typu Niemcy, Francja, gdzie to podejrzewam, podeślę do tego bardziej, w sposób bardziej uregulowany, bardziej, nie chcę powiedzieć odpowiedzialny, ale bardziej poważny. Ja odpowiem w ten sposób. Schneider Electric od kilku lat raportuje. Jesteśmy firmą, która jest związana z Francją i jesteśmy firmą notowaną na giełdzie, czyli jest pewna pula firm, firm odpowiednio dużych, no, także banki czy firmy ubezpieczeniowe, czyli jest pewna pula firm, które już od kilku lat raportują i rzeczywiście no, są to firmy w dużej mierze, które znajdują się w tej zachodniej Europie, czyli Włochy, Francja, Niemcy. I rzeczywiście w kwestii no, takiego dzielenia się doświadczeniem, no, one raportują, prawda? Czyli one mogą tę wiedzę, to doświadczenie przekazać. Więc no, wierzę w to, że tak jak Schneider Electric, staramy się przekazać tę wiedzę tutaj wdrożyć, tak samo inne firmy o tym większym doświadczeniu z krajów zachodnich też tę wiedzę będą mogły, no wiedzą się podzielić. Zresztą no, ja przed chwilą byłem na panelu, gdzie również byli przedstawiciele podobnych firm, którzy chcą, żeby dzielić się wiedzą, rozszerzać swoje doświadczenie, żeby inne firmy mogły po prostu czerpać i no, przyspieszyć tak jakby dojście do tego raportowania i poszerzać wiedzę na temat ESG. Bardzo dziękuję. Dziękuję.